Cześć, witajcie serdecznie, z tej strony Krzysztof, giełda jest prosta, lecimy sobie z kolejnymi analizami, sobota, więc przed poniedziałeczkiem m, może być, <grytanie> pamiętajcie, że wszystko co powiem nie jest poradą inwestycyjną, jest to tylko moja analiza oparta na mojej metodologii, poruszam się na rynku strategiami i innymi rzeczami. Przed podjęciem decyzji należy samemu zweryfikować. Słuchajcie, na sam początek troszkę naganiania od naganiacza. Słuchajcie, GT grupa startuje 15-16 września. Jeżeli kogoś interesuje, jak buduję portfele, bo tu będę budować portfele jak buduje i w strategii, jak bo to głównie strategią będzie budowane, e, czyli będzie emerytalny, HP w strategii handel, HP ryzyko, dywidendy, 50-15 będzie lub D10, e, reportfel będzie, czyli będzie reinwestowanie, budowanie, zarządzanie, granie strategiami, analizowanie e, i dużo i wiele, wiele, wiele więcej rzeczy. Będzie też forex, e, forex, forex będzie będzie też, tyle będzie też. I będą też, e, uczymy się. Tutaj też na grupie są strategie, e, które można sobie obejrzeć. E, więc jakby ktoś był zainteresowany, to link w opisie. A jak nie, to lecimy do analizy, słuchajcie. E, dobra, może, <grybujesz> może najpierw do komentarzy, o tak, od tego zacznijmy tu już sobie przygotowałem wotum właśnie, czytam Mateusza, od Mateusza. Krzysiek, dzięki za analizę, dzięki Mateusz za, za, za komentarz. Co do propozycji, uważam, że warto spojrzeć na wotum, przed nimi mocna jesień, spółka obsługuje prawnie frankowiczów, może dodatkowo szybka aktualizacja Orlenu. Na, te, na to wotum sobie zaraz spojrzymy, słuchajcie, na pewno, więc i Orlen też sobie zobaczymy, i złotóweczkę sobie zobaczymy, i trochę rzeczy zobaczymy. <grych> dzięki za analizę. Dwie spółki dodałem do listy, okej. Okay. Czy mógłbym z, z AM, AMC Entertainment z góry dzięki. Ale to też napiszcie, bo ja będę brać pierwsze pod uwagę komentarze, tak, gdzie ktoś coś napisał, że jest coś ciekawego, prawda? Wasko e, podczas piątkowej sesji kurs wybija przy podwyższonym wolumenie, Ogólnie wygląda to zielono. Wasko, możemy zobaczyć. Poproszę o odświeżenie KGHM. Czy to powoli rysuje się RGR na spadek? Dzięki, zobaczymy. Dobra, to może najpierw sobie to ob ob obmówmy, ok? Więc przejdziemy sobie do tego Wasko. Coś tam o frankowiczach. Obsługa frankowiczów. Jak to wygląda? Słuchajcie, czy są jakieś dane tutaj na trading view? Pierwszy kwartał 93, no to ładnie. Przychody rosnące, dochody też spoczko. bilansik na szybko, przepływy pieniężne. Eee, Okej, okay. no wygląda ładnie. I teraz tak, słuchajcie, ja sobie już spojrzałem na to, na to wotum, tak po prostu sobie zerknąłem i muszę tutaj, że tak powiem tak, powiem tak, dla mnie tu okazji nie ma, to od razu mówię, prawda, czyli ogólnie rzecz biorąc, słuchajcie, jest taka sytuacja, to co znowu Wam cały czas powtarzam, prawda, czyli pierwsza fala, która idzie, druga, która schodzi nisko, prawda, bo nie przebiliśmy dołka, czyli mamy tą pierwszą, drugą, trójka wyciągnięta w górę, czyli tak klasycznie według analizy, no i teraz co robimy tutaj na tym wotum, na ogólnie rzecz biorąc robimy korektę pędzącą, tak, czyli mamy raz, i dwa powtórzenie na 100%. Przetestowana korekta, to co sobie ostatnio rozmawialiśmy w poprzednim odcineczku. No i teraz będzie się prawdopodobnie może się budować piąta, piąta fala w górę, czyli jeszcze jedna, jeszcze jedna e, słuchajcie, podbitka. Piąta fala, ona jest zazwyczaj najkrótsza, ok, w związku z tym ja już tu dla siebie nie widzę miejsca. Dlaczego? Dlatego, że już wam tłumaczę dlaczego. Dlatego, że ogólnie rzecz biorąc, ja jako osoba, która gdzieś tam się porusza dość profesjonalnie na rynku, dla mnie są najważniejsze właśnie te drugie fale, żeby tutaj szukać przyłączenia. W trzeciej fali trwam, czwartą, przy czwartej fali. Z reguły wychodzę z pozycji, prawda? Czy jak widzę korektę, ok, czasem czekam jeszcze na odreagowanie i wychodzę, i nie gram już nigdy tych piątek, prawda? Czyli tych piątych fal już ogólnie rzecz biorąc nie gram. To się nie tyczy spółek, które są w trendach rosnących od wielu, wielu lat, silnych, mocnych spółek, prawda? Natomiast ta spółka jest od 2011, no ładnie, trend ma ładny, ale wystartowaliśmy 3 lata temu, więc dla mnie tutaj osobiście, no też nie znam tej spółki, jakby nie było, dla mnie osobiście tutaj przyłączenia nie ma, bo jest za duże ryzyko w stosunku do małego zarobku. Czyli gdybym chciał tutaj takie standardowe 20, 40 czy 100% zrobić, prawda? Czyli jeżeli mówimy o 40%, to jest 60%. Złotych, czyli jeszcze musielibyśmy podbić dwie dychy, a każda wyższa już podbitka bardzo mocno zwiększa też kapitalizację tej spółki, przy czym Czym wyżej, tym większe też wahania cenowe, procentowe, e, może tak. E, gdybym chciał tutaj 60% zarobić, to 78%. Dla mnie nieatrakcyjne, natomiast ogólnie rzecz biorąc, e, myślę, że mogłaby tu być jeszcze jedna fala wzrostowa dla tych, którzy są w wotum. E, przełamanie trendu, czyli koniec hossy na tej spółce, dokładnie tutaj, czyli 31 zł, e, tam jest już koniec hossy i zaczęłaby się bessa w tym przypadku, jeżeli kiedykolwiek się zacznie. A przynajmniej korekta, może jakaś większa, prawda? Więc dla mnie nieatrakcyjne, niestety. Dla mnie nieatrakcyjne. Nie, nie e, słuchajcie, Eurocash. E, tutaj jeszcze szybka aktualizacja Eurocashu. E, 38, to co mówiliśmy sobie. 15,28, prawda? Bardzo ładne zatrzymania na tej 38. Ja tu kibicuję jeszcze 14,70, ale może tutaj jakby się odbić od tej 38 bardzo ładnie. Gdzieś tam się zbudować, zobaczymy. Na razie ja tutaj kibicuję dalszym spadkom. Jeżeli ich nie będzie, to będę kombinować ewentualnie z tej 38 przyłączyć. Na razie zrobiliśmy pierwszy ruch, a w zasadzie robimy pierwszy ruch na Eurocashu z tej 38, czyli z tego 15-28. Jak będziemy go testować. I ewentualnie nie będziemy się dalej budować, no to wtedy ewentualnie podejmą decyzję jakąś, gdyby miało to niżej nie spadać. Ktoś prosił, znaczy kolega chyba też prosił o aktualizację czego? Już sobie zerkam, czekajcie. E, aktualizację Orlenu. Okej, okay. Orlen, Orlen, Orlen. Orlen, ok, PKN, PKN, Orlen. E, PKN, spadki, spadki, ładnie, 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 ładnie. Spadeczki, to jest właśnie to, co lubię, prawda? Czyli spadki, słuchajcie, i ciekawe strefy. No i co, ABC nam się zbudowało target docelowy 111 zł. Nie ma się tutaj, jak na chwilę obecną, jakoś mocno przejmować, tylko, że właśnie, to jest ta pierwsza fala, o której mówię, prawda? Zobaczcie, ja sobie może tutaj jeszcze przełączę na tygodniówki. O, tu może będzie lepiej ładnie widać. Tygodnioweczki, słuchajcie. Tutaj też była taka pierwsza fala, która zjechała nisko, i tutaj też się spodziewam, że może to jeszcze zjechać do 43. Dlatego Orlena też rozgrywam w strategii, jakby nie było, gdyż, 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 gdyż jest to najbezpieczniejsze, że tak powiem, i najlepiej się reinwestuje. Kapitał. I teraz zobaczcie, tak porównując do tamtej spółki Votum, to właśnie mieliśmy coś takiego: pierwsza fala, i tu już bardzo mocno wypchane, prawda? Chociaż tutaj falowo, to ciężko byłoby gdzieś tą czwórkę zakończyć, czy też rozpocząć. Więc dlatego ja nie wchodzę już w takich momentach, tak jak na wotum tam, prawda? Czyli gdzieś taki moment mamy. Dlatego nie wchodzę na takich spółkach, bo to już nie jest dla mnie, tak? To jest dla osób, które, no już gdzieś tam chciwość w nich się budzi, że to urosło i jeszcze będzie rosnąć. Więc co do PKN Orlen, jestem byczo nastawiony, ale z z, z życzeniami jeszcze na 43. Ok, bo tu ABC zrobiliśmy do tej strefy. Jakby nie było. ABC jest tutaj zrobione do tej strefy. Jest, jest też tutaj ten układ. Jest też tutaj ten układ. Czekajcie, ja sobie już chwileczkę zobaczę. Jest ten układ Leonarda. Hmm, chyba Leonarda, tak. Leonarda, więc no możemy to obronić w sumie, ale też możemy tutaj nadbić, bo złotą, złotą strefą chciałem bo bo charakteryzuje się tym, że może tutaj poniżej 2, 3, 6 głębiej zjechać. To i tak target będzie później 111, to się też nie ma co martwić. Na razie strefa podażowa bardzo ładnie zadziałała i teraz tak, słuchajcie, gdybyśmy tutaj doszli, no to tym lepiej, bo target później to jest 155%, prawda? Czyli ogólnie rzecz biorąc nie ma co na siłę gdzieś tam się pakować. Natomiast teraz mamy już ważny moment tutaj na ordenie, czyli zrobiliśmy sobie ABC, prawda? Tu możemy sobie to, co zrobić, możemy to znowu sobie powtórzyć korektę. Czyli bierzemy sobie, słuchajcie, dokładnie ten moment, tą korektę, powtarzamy są jako, jako korekta pędząca, i tutaj w tym momencie ok, widziałbym strefę popytową. Teraz możemy sobie to jeszcze doprecyzować mierzeniem zarówno pierwszym, jak i drugim, czyli bierzemy sobie, o 618 tu jest, więc teraz słuchajcie, bardzo ważny moment na Orlenie, bardzo ważny moment na Orlenie. Jeżeli z tej 600, bo to można też by zagrać tą 618, może nawet w poniedziałek coś tu, coś tu pokombinuję przy tej 618, a jeszcze sobie zobaczę z mniejszego mierzenia, co tu się klastruje, żebyśmy sobie do, 786, ok? czyli tutaj bym sobie jeszcze taką małą strefę popytową zrobił, w tej strefie, OK. Jeszcze sobie jedno mierzenie zrobię, aczkolwiek. Aczkolwiek nie, dobra. Chociaż jak sobie przełączę na dniówki jeszcze może, to coś tu jeszcze wywnioskujemy z tego, z tej ostatniej korekty, coś tu będzie. 1.618 też jest tutaj w strefie. Dobra. Więc tutaj słuchajcie, ogólnie rzecz ważny moment na Orlenie, bo to jest ta strefa 57,56. Ok, i teraz ja to sobie może rozegram, bo tu jest nieduże, jakby nieduże ryzyko akurat, tego właśnie pytanie. Czy bawić się tutaj na tej strefie, skoro mamy jeszcze tą złotą strefę, czyli ten pierwszy impuls mógłby zjechać dużo głębiej, prawda? Czekajcie, ja sobie jeszcze tutaj przymierzę to. No fajnie, jak już aktualizujemy, to sobie zaktualizujmy. Aha, bo tu jest 786. Dobra, układu motyla nie będzie, bo przybiliśmy 38, bardzo ładnie. Dobra, spoczko. 76 to jak najbardziej też jest spokoj. I teraz, tak, słuchajcie, gdyby to tutaj można byłoby zagrać, tak jak mówię. Kwestia decyzji, żeby tutaj zobaczyć. Wyjście stąd, słuchajcie, zrobię tak: zagram sobie to tu, ok, z tego miejsca w poniedziałek. Poświęcę ewentualnie jednego stop lossa, bo i tak czekam na ten ruch tutaj do 43-40. Więc taką pierwszą próbę zrobię, bo Orlen i tak później mi zapłaci. Jakby nie było, tutaj jakby nie martwię się o Orlena. Zresztą Orlen i tak już ładnie zapłacił. Orlen i tak już ładnie zapłacił, słuchajcie, bo w strategii mam też 50-15 Orlena. Więc jakby nie było, ja sobie to rozegram. Ewentualnie, jak tu nie będzie to bronione, czyli ta korekta 1 do 1, 618. No to, no to wyjdę, to znaczy reakcji się, reakcji się tu spodziewam, tak jakby nie było tej reakcji się tu jakiejś małej, choćby spodziewam, jakieś 10% 11% chodzi mi o to, żeby jak, jeżeli tu zagram, to chciałbym zagrać już pod następne, następne, następne fale w górę, ogólnie rzecz biorąc, jak nie będzie się to budować, bo te 50% powinno to zrobić, a jak się nie będzie budować, no to z tego wyjdę po prostu i dopiero będę grać to tu. Prawda? Czyli w tym miejscu, to miejsce mnie interesuje, to jest jakby zajebiste miejsce, ale spróbuję sobie też w poniedziałek tutaj stąd tego Orlena wziąć, pod tą C falę, tak? czyli jeszcze, żeby to się wydłużyło troszkę, żeby to była ABC ładna fala, chociaż lepiej jakby zjechało tutaj, wtedy już byśmy grali pod nie ABC, tylko pod trzecią falę, czyli zdecydowanie, zdecydowanie lepiej. I teraz właśnie o tym orlenie. Jeżeli stąd wziąłbym to, to grałbym pod 91% w górę prawda? Nie tak profitowałbym się tu. Jeżeli by to tylko odbiło się z powrotem to, co Wam mówiłem w poprzednim wideo, prawda? Tłumaczyłem Wam na jakiej zasadzie to działa. Jak ktoś. Nie, nie, fajnie, jakbyście obejrzeli poprzednie wideo, bo tam tłumaczyłem właśnie o tych strefach. Więc tutaj bym to wziął, a jeżeli nie, to dopiero będę się interesować na 43 zł. I to jest dokładnie jeszcze 25% spadku. Mogłoby być, fajnie by było, gdyby tu Orlan jeszcze sobie pospadał. No, no okej, okay, zobaczymy. I to jest ważny moment, słuchajcie, bo stąd można pod te 90% by zagrać spokojnie. Zobaczymy, czy się tutaj będzie budować. Wolałbym tą niższą strefę. Dobra, więc Orden mamy załatwiony. Jeżeli chodzi o aktualizację... Hmm. Pozdro, pozdro. <laughs> ok, Turbozik. Was Wasko, podczas piątkowej sesji kurs wybija przy podwyższonym wolumenie. Ogólnie wygląda to zielono. Dobra, zobaczymy, co kolega ma na myśli, mówiąc zielono. Czy zielono, że dolary się posypią, czy, czy co tam? Co, co, co to wygląda zielonego tutaj? Pierwsze spojrzenie na tygodniówkę. Hmm, ruch boczny i to taki konkretny ruch boczny od 10 lat, od 13 lat, no powiedzmy od tego miejsca, 12 lat od 12 lat ruszamy się bokiem nie wiem co tu jest interesującego i zielonego prawda, trzeba tu by się zagłębić fundamentalnie, czy spółka coś czasem nie planuje ok, a jeżeli chodzi o sprawozdania finansowe mm, no to nie zarabiają jakby ok, jakby nie zarabiają z tego co widzę, przychody są, a dochody, no właśnie, dochody są kiepskie, tak? I marża też pewnie na minusie, a nie marża 1%, ale ogólnie nie zarabia to. Nie zarabia to, więc tak kiepsko to wygląda. Słuchajcie, bardzo nie lubię czegoś takiego grać. Pierwsza rzecz, taka, że jest długi ruch boczny, więc na cholerę ja mam tutaj, jak jest masa innych spółek, fajnych. To, co tutaj ciekawego jest, to, że w każdej chwili może być ładna pompa, tutaj, czyli dużo procent, ale w każdej chwili może to być jutro, może to być za 5 lat, a może to być za 8 lat albo za dwa tygodnie. Więc tutaj jest niewiadoma, prawda? Technicznie nic się nie da tu wywnioskować, ponieważ jest ten ruch boczny od wielu, 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 wielu lat, więc w ogóle tutaj nic nie widzę zielonego. Chyba, że masz jakieś informacje poufne to wtedy tak. Ale jak nie masz żadnych informacji, to tylko słuchajcie, łód szczęścia albo się uda, albo się nie uda, prawda? Więc albo wybije, albo nie wybije po tych 12 latach. A czy to będzie dzisiaj, jutro, czy, czy za rok? Nie wiadomo, prawda? Dlatego mnie takie coś nie interesuje, więc tutaj TurboDziku nie widzę tam niczego fajnego. Paweł Nocha, dzień dobry, proszę o odświeżenie KGHM, czy to powoli rysuje się RGR na spadki, spadki to jest to, co kocham, słuchajcie, spadki to jest to, co kocham, KGHM, -ik. też rozgrywam kghm -a w strategii HP, też swego czasu w 50.15 rozgrywany był u mnie, ale poziomy mi się skończyły tutaj chyba na tym wzroście, tak, na tym wzroście mi się poziomy skończyły i niestety... Skończyła się strategia, i później już tutaj 50-15 nie były reanimowane. Sajcie, to co mówiłem, też na. Tutaj też mamy, zajcie tą pierwszą falę, ogólnie rzecz biorąc, teraz tak. Tu mieliśmy pierwszą falę, głębokie zejście, fale, czwórka, piątka, prawda? Dziwnie się ten KGHM porusza, w zasadzie też w ruchu bocznym, tylko tutaj ten ruch boczny cechuje go dosyć dużymi wzrostami, czyli setki procent, tak naprawdę. I teraz tak, mamy, słuchajcie, targety tutaj docelowe. Ten pierwszy target nie został zaliczony. Czekajcie, sobie zmierzę. A nie, nadbity, no to ok, jeszcze z tego mierzenka. I 05. Tak, pierwszy target został osiągnięty. I teraz słuchajcie, jako że przebiliśmy tutaj jakby OPS-a na tygodniówkach, więc tutaj jest taki sygnał, że się coś może budować dalej. Natomiast to, co jest teraz ważne na KGHM-ie, to też ważny moment w zasadzie, ale już troszkę tutaj widzę niebezpieczeństwo. Mamy tutaj 618, to była moja strefa pobytowa od początku, kiedy KGHM się tutaj interesowałem po tym spadku, prawda? Czyli ta 618. No i tutaj jest troszkę niewesoło na tej 618, bo tak, zrobiliśmy trójkę w górę. Trójkę w górę z zaliczeniem strefy. Prawdopodobnie była to 38, bo zawsze pamiętajcie, że taką minimalną korektę powinien zrobić 38, zgadza się. Zrobiliśmy tą trójkę. Cofnęliśmy się tutaj teraz mocno, ja sobie już to wykreślę i zobaczymy, czy mamy złotą strefę. Jeżeli mamy złotą strefę, to jest tu jeszcze możliwość to zbudowania się. Mamy złotą strefę zaliczoną z tego ostatniego dołka, o, może tak, złota strefa ładnie zaliczona i ładnie obroniona, prawda? Tu już na tygodniówkach jadę, przełączę na dniówki, może będzie czytelniej, o, zobaczcie, złota strefa bardzo ładnie obroniona. I teraz słuchajcie, tutaj ten dołek, oczywiście, który ja tutaj sobie zaznaczyłem wcześniej, wynikał jeszcze z mierzenia zewnętrznego, czyli z dwunastki, prawda? Pamiętajcie, jak macie dużą strefę, to jeszcze domierzcie sobie dokładnie, gdzie w tej dużej strefie jest ta strefa popytowa następna. No i tutaj na zasadzie, na zasadzie mierzenia jesteśmy w stanie dość precyzyjnie, a nawet bardzo precyzyjnie, określić e, popyt, tak? czyli gdzie ten popyt leży pod ziemią, czyli w tym miejscu. No i teraz zaliczyliśmy złotą strefę. Jesteśmy po trójce, tak? Czyli zrobiliśmy ABC, czyli A, B i C, bardzo ładnie, tak jak zresztą poprzednio. I teraz słuchajcie, niestety jest to ABC, mówię niestety, niestety. I teraz zaczęliśmy budować pierwszą falę. I też ważny moment na chemię. Jeżeli będziemy przebijać teraz tą trójkę, to będziemy atakować tą strefę znowu. Okay. jak przebijemy tą strefę, to dopiero, to i tak niewiele zmienia, ok, eee, znaczy nie, no, troszkę zmienia, to wtedy atakujemy A, B i C większe, ok, czyli troszkę większą korektę z targetem do 155, 75, czyli od obecnego wejścia z tego, z tego mierzenia, z, z tego miejsca, bo tu jeszcze ta strefa 38 e, duża nie została zaliczona, więc jeszcze może to zaliczyć na spokojnie zostały zaliczone te mniejsze strefy. Więc tutaj z tego miejsca, ze 118 jest jeszcze 30%. Czyli mógłby jeszcze podbić te 30%. Co dalej z kghm -em? Później no, trzeba obserwować strefy, nie jestem w stanie powiedzieć. Więc słuchajcie, jeżeli teraz się tutaj zacznie bronić po raz kolejny KGHM, no bo mamy 618, mamy przetestowanie złotą strefę, mamy pierwszą falę w górę, drugą i nawet na dniówkach można by się tu wcześniej przyłączyć. Kiedy wcześniej? Wtedy kiedy zbudujemy pierwszą korektę, pierwszą małą korektę, wtedy sobie przenosimy swing, prawda? I gramy wybicie. Czyli raz, dwa, trzy. Ok, I, i, i to będzie też ważne, bo tutaj mamy tą poprzednią strefę podażową, i ona jeszcze może generować odbicie w dół. No bo jeżeli słuchajcie, zawsze wychodzę z założenia, jeżeli było pierwsze odbicie, to może być i drugie odbicie. W związku z tym, trudny to troszkę ruch do rozegrania jest. Najbezpieczniej byłoby rozegrać go spoza strefy, prawda, czyli spoza tego miejsca albo z tego miejsca już teraz. Prawda? Czyli ogólnie rzecz biorąc ze stoplosem pod dołkiem. Tylko pytanie, ile ten stop los pod dołkiem miałby tutaj procent. Zaraz sobie zobaczymy, a jaki to stoplos duży byłby. No duży. 5% to duży stoplosik. To, to, to nie. To to nie. No ciężko tutaj na KGHM, W każdym razie, jeżeli, tak jak mówię, obroni, no to 155,75 jest w zasięgu ręki do osiągnięcia, tylko też musi przebić tą strefę. O, może dwie rzeczy. Musi obronić teraz to, zbudować się następną falą w górę i jeszcze przebić tą strefę. Przy czym nie ma się co martwić, na początku może być jeszcze reakcja spadkowa, czyli trzy impulsy. O, z tej, jakby tam dotarł, może tak. Jak tam dotrze za jednym strzałem, prawda? To wtedy stąd wygenerowany spadek będzie miał długość tej korekty. Czyli dokładnie tu, gdzie wyrysujemy dołek, i tu, gdzie odkąd wyrysujemy szczyt. Później gdzieś taka korekta może być w tych rejonach. Dlatego mówię, że ciężko się tu trochę przyłączyć, najlepiej byłoby poczekać, żeby dobrnął OK. Po korekcie, i po korekcie dopiero wchodzić w pozycję, e, szukać pozycji. Natomiast tutaj no też tu jest możliwość, tylko że troszkę duży stop loss, 5, 5%, jakby nie było. Tak bym to widział. Czyli perspektywa dalej jest, że obronimy sobie tą 618 18 tutaj na KagieHMA. Jak nie obronimy. No to znowu, e, tak naprawdę no myślę, że obronimy. E, znaczy, myślę, że nie wybijemy tego dołka, dlatego tej strefy na razie nie biorę pod uwagę w ogóle. E, dlaczego? No bo tu jest troszkę wygenerował się sygnał wzrostowy, tak, czyli jakąś tam falę jeszcze jedną. E, bo tego OPS-a mamy wybitego, tak naprawdę, więc jesteśmy też po trójce w dół, prawda? Czyli też mieliśmy tą trójkę w dół już. Oczywiście może być zawsze ta piąta fala jeszcze, ale jakby ta korekta jest za duża, troszkę. Więc myślę, że tu powinno być spoko jak obronimy tą strefę 155, powinno być zaliczona. Okay. Jak obronimy, właśnie, to jest kwestia tego, obrony. Natomiast gdybym miał się przyłączać, no to ciężko trochę, trochę ciężko. Bez strategii, tak? Bez strategii, no to no to, to ciężko. <grym> to nie dla mnie. Palat, I... Aha, dobra, dobra, to tyle, słuchajcie. Tyle. Nie, nie zdążę więcej, bo chciałem jeszcze dolara. Okay. Słuchajcie, parę dni temu, parę odcinków temu, trzy odcinki temu e, mówiłem, że szukam longa, prawda? Słuchajcie, katastrofa z tym longiem. Katastrofa z tym longiem, gdyż przegapiłem. <laughs> przegapiłem. Słuchajcie, bo miałem fajną strefę tutaj, tak? Tą podażową strefę miałem fajną, i miałem sobie, jeżeli. O, to jest też to, o czym mówiłem, prawda? Czyli zobaczcie, pierwszy raz reagowało, drugi raz reagował spadkami, dobrnęliśmy, kolejny raz reagowało, kolejny raz reagowało i z tego przebicia, e, ogólnie rzecz biorąc gdzieś tutaj w tym miejscu, miałem rozgrywać właśnie longa do góry, prawda? Czyli to co wam tłumaczę, przebicie strefy e, wykazania słabości, że nie ma już tego, e, tego, tego tej podaży i można lecieć w górę. No i zobaczcie jaki ruch przegapiłem. Zobaczcie, jaki ruch przegapiłem na dolarze. No nie mogę sobie tego darować. Nie wiem, gdzie ja wtedy byłem. <laughs> nie, nawet słuchajcie, alarm sobie już wcześniej kiedy, wcześniej jak miałem to rozgrywać, już sobie do Take Profitu alarm ustawiłem na 4,38. właśnie. Fajnie, prawda? <laughs> Fajnie przegapiony ruch. Także docelowo tutaj 438 bym widział. Może nawet troszkę więcej na złotówce. Do PLN-a i na DXY słuchajcie 105, lub nawet troszkę wyżej, jest to cała strefa podażowa. Nie chcę mi się tu mierzyć konkretnie, gdzie się zatrzymał, bo jakby też nie, nie gram tego. E, natomiast no niestety przegapione, słuchajcie, przegapione. Dobra, tyle. Nie będę zanudzać. Słuchajcie, z ważnych rzeczy, no to ten Orlen, o którym tłumaczyłem, to myślę, że też warte, warte jakby tutaj. Poglądnięcia ze spółek amerykańskich. No, mało spółek amerykańskich, gdzieś tam analizujemy. Może słuchajcie, dajcie w komentarzu jakieś spółki tym razem amerykańskie, okej, okay, które wyglądają dobrze. Fajnie jakbyście jeszcze dopisali, że coś tam fajnego jest na tym. Tak jak kolega tutaj, na zielono widzę, aczkolwiek zielono nie było, ale fajnie jakbyście też dopisali coś, że coś tam widzicie ciekawego. Tyle. Prawdopodobnie poniedziałek, wtorek. Kolejne wideo wleci. Trzymajcie się do usłyszenia. Hej.